Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów. Dziś Państwa i moim gościem jest prawdopodobnie przyszły prezydent miasta Tarnowa, ale o tym zdecydują mieszkańcy, a obecnie przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, pan Jakub Kwaśny. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Tradycyjnie na początek zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału na YouTube, dawania łapek w górę, lajkowania naszej rozmowy na Facebooku i udostępniania jej, abyśmy dotarli do jak najszerszego grona odbiorców. Dobra, panie Jakubie. Właśnie, jak to z tym pana kandydowaniem jest? Bo pierwotnie zgłosił pan gotowość do kandydowania. Czy coś się zmieniło? Czy już jest pan tym kandydatem, czy tylko jest pan w gotowości? Panie redaktorze, dopóki komitet wyborczy nie zostanie zarejestrowany, nie zbierze określonej liczby podpisów, nie zarejestruje kandydatów w każdym okręgu, to żaden z nas nie może używać słowa kandydat. W związku z tym, jeżeli komitet zostanie zarejestrowany, a to się stanie na początku lutego, następnie zgłosimy kandydatów we wszystkich czterech okręgach wyborczych do Rady Miasta, wtedy komitet dostaje prawo zgłoszenia kandydata na prezydenta. I tak się zapewne stanie. No dobra, ale już pan odpala program dla Tarnowa. Kolejne odcinki się pojawiają. No właśnie, proszę w kilku słowach przybliżyć, na czym się skupia pan w swoim programie i co pan obiecuje mieszkańcom słonecznego miasta Tarnowa. Istotnie zapowiedzieliśmy ofensywę programową jako Klub Radnych Nasze Miasto Tarnów i środowisko skupione wokół Klubu Radnych Nasze Miasto Tarnów. Pierwszą odsłoną była deklaracja osiedlowa. Ja przypomnę, 6 lat temu właśnie zaczynaliśmy tworzenie środowiska, które dzisiaj nazywamy Nasze Miasto Tarnów i tej inicjatywy miejskiej od działaczy osiedlowych. W związku z tym dla mnie było to również naturalne, aby nasz program zacząć od deklaracji osiedlowej. Spotkaliśmy się z blisko 30 radnymi, przewodniczącymi rad czy zarządów osiedli w Tarnowie. Śmiem twierdzić, że skupiliśmy wokół naszego środowiska największą ilość lokalnych społeczników i zaproponowaliśmy właśnie taką deklarację osiedlową. Przyszły prezydent i przyszli radni, mam nadzieję, będą bazować na radnych osiedlowych, na radach osiedli. Zaproponowaliśmy po pierwsze wzrost wydatków do dyspozycji rad, także taki, można by to było nazwać takim budżetem obywatelskim, ale dla radnych osiedlowych, bo chciałbym, aby w przyszłej kadencji te rady bardziej się ze sobą integrowały, a raz w roku położone będzie na stole powiedzmy 2 miliony złotych na inicjatywy osiedlowe bądź międzyosiedlowe i to radni osiedlowi będą mogli na nie głosować i które projekty wygrają, te będą w kolejnym roku realizowane, a przy okazji będzie okazja do tego, żeby się spotkać, żeby ci wszyscy osiedlowi radni mieli okazję się poznać, zintegrować tak samo, bo to jest nasza lokalna społeczność. A drugim krokiem była infrastruktura. To jest bardzo istotne, żeby odblokować tereny inwestycyjne, na przykład te wokół Grupy Azoty. Trzeci zjazd to jest absolutny priorytet. Trzeci zjazd z autostrady, połączenie z terenami przy Grupie Azoty. Tam jest blisko 200 hektarów ziemi pod możliwe w przyszłości inwestycje, których w Tarnowie brakuje. Liczę na tą zgodną współpracę w przyszłości. To jest wschodnia obwodnica Tarnowa. No właśnie, wschodnia obwodnica Tarnowa jest w fazie projektowania, tam jakichś uzgodnień, i ta wschodnia obwodnica jest na wysokości Pilzna. I co, stopujemy to i wracamy do początku całej tej inwestycji? Panie redaktorze, jest nowe kierownictwo w Ministerstwie Infrastruktury. Pan minister Dariusz Klimczak, prywatnie mój kolega z programu Młodzież Kontra, tam zaczynaliśmy 20 lat temu w Telewizji Polskiej, ale jestem też po rozmowach z dwójką jego wiceministrów, panem Przemysławem Koperskim, to z kolei kolega z dawnych czasów z Lewicy i z panem wiceministrem Gancarzem. Obaj są odpowiedzialni, jeden za finanse, drugi za projektowanie. Chcemy po pierwsze ten trzeci zjazd, po drugie no wschodnia obwodnica była obietnicą tak naprawdę jeszcze z 2013 roku, ale co ciekawe, powracamy także do projektu Tarnów 2.0. Prezes Fundacji Tarnów 2.0, pan Tadeusz Bałchanowski, dołączył do naszego zespołu. Tam razem z panem doktorem Michałkiem szereg ciekawych koncepcji infrastrukturalnych zostało opracowanych.
chcemy do tego wrócić, chcemy z tego skorzystać, ponieważ tam jest dużo dobrych pomysłów. Więc kolejnym elementem tej odsłony, tej ofensywy programowej, którą Klub Nasze Miasto Tarnów rozpoczął, jest chociażby przywrócenie faktycznej roli obwodnicy południowej. Żeby ona pełniła funkcję obwodnicy, wypadałoby, żeby pojawiły się przynajmniej dwa dodatkowe zjazdy, na przykład w ulicach Koszycka jak najbardziej, ale także Gumniska Zabłocie lub Skrzyszów nawet, tak żeby wyprowadzić część tego ruchu dojazdowego do Tarnowa na obwodnicę. I mam nadzieję, że te priorytety uda się zrealizować. Czy to w jednej, może w dwóch kadencjach, no ale jak ktoś myśli poważnie, to myśli w kategoriach 10 najbliższych lat, a nie tylko jednej kadencji. Mam nadzieję, że to uda się zrealizować. No i wreszcie program budowy dróg osiedlowych. To, co jest dzisiaj bolączką wielu osiedli, to właśnie to, że szereg domów, bloków nie ma prawidłowego dojazdu z dobrą infrastrukturą, a przecież musimy myśleć jeszcze o budownictwie nowych mieszkań, nowych domów, o tym, żeby Tarnów był atrakcyjny dla nowych mieszkańców. I to jest taki mój cel, żeby na koniec kadencji było nas jednak ponad 100 tysięcy. Prędzej niż budowa nowych dróg, ważniejszym problemem są miejsca parkingowe na osiedlach. Miejsca parkingowe, panie redaktorze, na osiedlach to jest jedno, ale czasami nawet nie ma gdzie tych miejsc stworzyć. Natomiast ja mam jeden pomysł, który mam nadzieję będzie mi dany zrealizować, ale do tego będzie wymagała jasna i zdecydowana postawa przyszłego prezydenta, który wynegocjuje z tymi wszystkimi sklepami wielkopowierzchniowymi, aby te parkingi przy osiedlowych sklepach były jednak dla mieszkańców między 22 a 6 rano otwarte. To w dużej mierze, przynajmniej tam, gdzie ja, skąd ja się wywodzę, czyli z ulicy Lwowskiej, to by w dużej mierze rozwiązało problem parkowania przy ulicy Burtniczej. Ale to jest do zrobienia, mam na to pewien pomysł, ale to też parking w centrum. Tu rozmawiam z wojewodą Klęczarem o tym, abyśmy wybudowali taki parking przy ulicy Solidarności, przy biurowcu Urzędu Wojewódzkiego. Wstępne projekty, koncepcje są. Mam nadzieję, że uda nam się zdobyć również finansowanie. A jaki ma pan pomysł na kaponówkę? Panie redaktorze, to jest temat, który powinien być moim zdaniem a elementem również konkursu architektonicznego. Jezus, znowu konkursy. Panie redaktorze, ostatni konkurs architektoniczny, jaki miał miejsce w Tarnowie, żeby zaprojektować coś z pomysłem, coś innego, to był właśnie na ten teren, na centrum administracyjne. A nie na przebudowę Stadionu Miejskiego. Tam były raczej koncepcje. Natomiast taki konkurs architektoniczny z prawdziwego zdarzenia, do którego zostaną również zaproszeni architekci światowej klasy, myślę, że to jest dobry teren, dobre miejsce do tego, żeby taki konkurs zaproponować. Jednak jego ostateczne przeznaczenie tego miejsca musi być poprzedzone gruntowną analizą i to nie żaden prezydent nie ma tutaj monopolu na świetne pomysły. To musi być poprzedzone gruntowną analizą, spotkaniami koncepcyjnymi z fachowcami. Czyli pomysłu pan nie masz? Nie, panie redaktorze. Pomysł można sypać jak z rękawa, czyli wrócić do pomysłu mediateki, wrócić do pomysłu centrum administracyjnego, a był nawet taki rządowy program budowy biurowców klasy A. Tylko problem polega na tym, że później tego typu obiekt może generować duże koszty, na które miasto nie będzie w ogóle stać. Ale czysto teoretycznie, gdyby w Tarnowie powstał biurowiec klasy A i byłyby preferencyjne warunki, to spodziewam się, że korporacje, które płacą setki tysięcy złotych za wynajem powierzchni w Krakowie, mogłyby się ulokować w Tarnowie. Tylko póki co w Tarnowie nie mają gdzie się ulokować. Ja z tymi prezesami korporacji znam się, rozmawiam, czy to w ramach Amerykańskiej Izby Handlowej, czy w ramach tych stowarzyszeń typu Aspire. Ja znam tę sytuację. Tam dzisiaj w tych biurach hula wiatr. No
dużo osób... Dużo osób pracuje zdalnie. W związku z tym zainteresowanie powierzchnią biurową w samym Krakowie, w którym nadal powstają nowe biurowce, naprawdę nie jest spora. Przy moim uniwersytecie jest wielki Unity Center. On też nie jest w całości zagospodarowany. I tu jest problem, że decyzja o tym kluczowym terenie jest decyzją, która będzie nie na 5-10 lat, to będzie na 50-100-200 lat. Dlatego to musi być decyzja przemyślana. Bo jeżeli my tam coś wybudujemy, to to będzie rzutowało na rozwój tego miasta. Jeżeli miasto to wybuduje i będzie później ponosiło koszty, to może się okazać, że te koszty są dużo większe niż pożytki i zyski z tego terenu. Na dzień dzisiejszy widzimy, że sprawdza się tam świetnie parking. W związku z tym na pewno ten budynek będzie musiał mieć przynajmniej 3 kondygnacje w dół z parkingiem, żeby budując tam obiekt, cokolwiek, nie wyrzucić ludzi z tego terenu, ale żeby mieli też tam możliwość parkowania. Jest jeszcze jedna rzecz. To będzie moim zdaniem zadanie na 700-lecie miasta Tarnowa, które już, jak wiemy, niebawem, no, 6 lat. W związku z tym chciałbym, żeby ten teren z tej chociażby okazji był zagospodarowany, natomiast to musi być przemyślane. To nie może być widzimisię tego czy innego. Będzie obiekt przy placu 700-lecia. Na przykład może to być plac 700-lecia miasta Tarnowa. Na pewno to powinno być coś odważnego, monumentalnego i coś, co będzie jednocześnie, bardzo trudne, żeby to wymieścić, jednocześnie zarabiało na siebie, ale z drugiej strony, żebyśmy z tej budowli, z tego miejsca byli dumni. To na pewno musi być coś powiązanego z nowoczesnymi technologiami, ale z rzeczywistym wytwarzaniem tej wartości dodanej. To nie będzie łatwe, bo sytuacja finansowa miasta Tarnowa do takich, powiedziałbym, najlepszych nie należy. Sytuacja finansowa miasta Tarnowa właśnie, czy nie pęta trochę nóg i rąk przyszłemu prezydentowi miasta Tarnowa z racji tego, że może być nawet problem na wkład własny, jeżeli chodzi o inwestycje, bo fajnie jest zmiana ekipy rządzącej, może będzie odkręcony kurek z kasą dla Tarnowa, no ale Tarnów być może nie będzie mógł sięgnąć po te duże pieniądze, bo nie będzie na wkład własny. Panie redaktorze, to też jest coś, co w jakiś sposób mnie martwi i nurtuje. Natomiast są dwie kwestie, które warto w tym miejscu podkreślić. Pierwsza to to, że ta nowa ekipa rządząca szła do wyborów z hasłem większej decentralizacji, oddawania samorządom większej ilości kompetencji, a co za tym idzie również pieniędzy. Już na ten rok koalicja 15 października zapowiedziała 4 miliardy złotych dla samorządów właśnie. Ja liczę na to, że stworzony zostanie mechanizm i powiedziałem, że się w to mogę zaangażować również jako i praktyk, i teoretyk samorządu terytorialnego, nowy, sprawiedliwy system dochodów jednostek samorządu terytorialnego, które będą realnie odzwierciedlały funkcję, jaką pełnią na przykład miasta na prawach powiatu. To jeżeli to się w ciągu 2 najbliższych lat nie zmieni, owszem, przyszły prezydent Tarnowa, jeśli będę nim ja, będzie miał duży problem, żeby w ogóle spiąć budżet. Ale tu jest druga kwestia, kwestia przychodów, kwestia powiększania terenów pod budownictwo mieszkaniowe, zwiększanie atrakcyjności tego budownictwa, aktywną rolę samorządów w budownictwie komunalnym, społecznym. To powoli zaczyna się dziać i mam nadzieję, że to się rozpędzi, jeżeli jeszcze będzie dodatkowo priorytet nadany tym działaniom. No i mam nadzieję, ten trzeci zjazd, który by uruchomił te tereny inwestycyjne przy Grupie Azoty we współpracy miasta i grupy, myślę, że się uda. Jestem optymistą i ten optymizm i tego się trzymajmy. Dobra, na koniec gorący kartofel, z którym nie radzą sobie od lat władze miasta Tarnowa, Owintar. To już nie jest gorący kartofel, panie redaktorze, to już nie jest gorący kartofel. Niebawem mam nadzieję, że inwestor, który scalił tam grunty, ma koncepcję,
Co prawda ta pierwsza to mi się bardziej podobała z tymi wysokimi budynkami. One były takie, powiedziałbym, bardziej miejskie. Być może jeszcze nie wszystko stracone, ale ta część Owintaru ma szansę być zagospodarowana i wiem, że pozwolenia na budowę to już kwestia nie lat, a miesięcy. Wiem, że tam były zmiany własnościowe, ale czekamy. A druga kwestia, tam jest przecież Miejski Klub Sportowy Tarnowia. Ja liczę bardzo na to, że w tym miejscu takie centrum sportowe, sportowo-rekreacyjne, treningowe uda się w przyszłości stworzyć. A w samym centrum miasta, nieopodal parku, idealna komunikacja. Tarnów tak naprawdę sportem i kulturą stoi, więc no właśnie. Liczę na rozwój przede wszystkim w tych dwóch obszarach, mieszkaniowym i sportowym. Właśnie mnie ostatnio tak natknęło, że te plany przy dworcu PKP są praktycznie, no, zapomniany punkt na mapie Tarnowa jest centrum, park, a tam ani się nic nie dzieje, ani to nie jest w żaden sposób ożywiane przez jakieś inicjatywy czy przez miasto. Tam problem, no, nikt tam nie chce chodzić i boi się długo czekać, żeby coś z góry nie spadło. No ale to chyba w każdym parku tak jest, nie? No a w tym szczególnie. Okay. Jak pan zauważy, nie ma tego problemu, nie wiem, w parku strzeleckim czy Sęgórzku. Dobra, na koniec stadion miejski. Ma pan pomysł, jak rozwiązać ten problem, budować od razu nowy po wyburzeniu starego, czy etapami jedna trybuna, później kolejne wraz ze wzrostem frekwencji podczas wydarzeń sportowych i kulturalnych? Redaktorze, tu bazuję na panu pośle Wardzale. To jest jego sztandarowa obietnica, w związku z tym Nie wcinam się. Ja wiem, że to jest stadion miejski, ale bardzo liczę na jego skuteczność i zrobimy tak, żeby było dobrze. No dobra, zobaczymy. Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów był przewodniczący Rady Miasta Tarnowa, przyszły, prawdopodobnie na pewno nawet kandydat na prezydenta Tarnowa, a czy prezydent Tarnowa, no to zobaczymy w kwietniu, czyli pan Jakub Kwaśny. Wielkie dzięki za spotkanie. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Tradycyjnie na koniec zachęcam państwa do subskrybowania naszego kanału na YouTube, dawania łapek w górę, lajkowania naszej rozmowy na Facebooku i udostępniania jej, abyśmy dotarli do jak najszerszego grona odbiorców. Pozdrawiam państwa ciepło i serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek programu Kafe Tarnów. Do zobaczenia.